Witam na dzisiejszym odcinku. Jak co niedzielę filmik z lęgów. Teraz jesteśmy u nimf. Pierwsza para nimf miała 4 jajka. Wyklął się jeden młody już, więc fajnie. Jeszcze są 3 jajka zalężone. Młody się musiał wykląć przed chwilą. Nawet nie wiedziałem, że tak szybko mają się kluć na dniach. To nimfy to, że siedzą szybciej na tych jajkach. Szybciej się po prostu młode klują niż tam rudosterki czy mnichy, rozele i tak dalej. Tutaj para wystawowych, 2 jajeczka, ładnie na nich siedzą. One już w tym roku miały młode, więc na pewno nie będzie żadnych problemów z tymi jajkami. Tutaj są od tej pary, co teraz właśnie karmię tego jednego młodego, 4 jajka, na razie wszystko puste. Nie wiem, czy mają czas, ale obawiam się, że może być, mogą być niezalężone, że gdzieś po prostu samica za szybko zniosła te jajka i same sam nie zdążyły zaparzyć. No i zobaczymy, czy te jajka będą zalężone, czy też nie. Ja robię cięcie i pokazuję dalej. Tutaj wielkie mają dalej to jedno jajko. Nawet na nim nie siedzą, nie wiem, o co chodzi. Papagonki nic. Obrożne miały 4 jajka, jedno zalężone. Jak wszystko dobrze pójdzie, to powinien się kluć za 2-3 dni młody. Tak samo u tych nich za 2-3 dni powinny się kluć tam 2 młode. 5 jajek, 3 były puste. 2 były puste, jedno obumarło. Ale co się stało? Jak widać, są 3 mnichy, znaczy są 2, ale jedna tam siedzi w budce. Zielony samiec od tej samicy mi niestety uciekł, jak skrętałem. Otworzyłem drzwi, on sobie tutaj latał, no i niestety na rudosterki. Te jajka sobie podłożyłem od nich pod inne pary rudosterek, ale były wszystkie czyste. To zobaczymy, co tam będzie dalej. Tu konury, no i rozele. Młode tam słychać teraz w budce. Są już 2 duże młode. Rosną fajnie, więc super. Więc gdzieś pewnie za 2 tygodnie będą wylatywać z budek. I wtedy je bardziej pokażę, bo tam nie chcę do nich chodzić, bo oni strasznie, strasznie się boją. No i nie chcę ich straszyć po prostu. Jesteśmy tutaj we wolierze już. Rozele bardzo ładnie się chowią. Już zaobrączkowałem. Było tam pytanie pod jednym filmem, kiedy się obrączkuje takie młode. Więc ja obrączkowałem je, jak miały 2 tygodnie. I te 2 najstarsze już miały, no już był troszkę problem. Więc wydaje mi się, że gdzieś tak 10 dni jest odpowiednio. Ja się zaobrączkuję rozele. Ten młody, jemu obrączka nie spadła. I jak widać, udało mi się, nie wiem, czy mówiłem w tym odcinku, bo troszkę mi się to już wszystko myli, co w którym odcinku było, ale no tego młodego nie chciały karmić, ale udało się, już go ładnie karmią, te już piórkują, więc fajnie. Duże wódkę wszystkie będą takie jak oczywiście rodzice. Konury czarnogłowe, coś tu widziałem, że się karmiły, więc może to czas na nie. Ta para rudosterek nie ma nic tutaj na razie. To są te, co miały w tym roku już 4 młode. Jakby ktoś szukał, to właśnie likwiduje sobie kilka tych par już. No bo nie potrzebuje tyle par rudosterek. Likwiduje te, co mi są, no gdzieś mi tam po prostu nie pasują. Te miały młode, więc jakby ktoś był zainteresowany, to już są na sprzedaż. Samciki nie mają nic. Te konury zeszły z jajek, miały te 2, nie ma nic, zeszły z jajek. Jedno obumarło, jedno jest podłożone u tej. Ona fajnie siedzi, bo się nie boi. Nie wiem, czy mam jakąś latarkę. Mamy latarkę, więc sobie szybko sprawdzę. No, z tego nie będzie nic, więc to i wyrzucę. Tu są jeszcze 2 jajka od... No, jajko, ona siedziała, no ta konura na tym i było kilka dni przerwy i już widać, jak ten pas, ała, no. Kurczę, nie pokażę za bardzo, no bo jest agresywna samica. Tu sobie później jeszcze przepatrzę, ale te jajka obumarły,
są to jajka od tej pary. Miała ona cztery jajka. Jeden maluch się już wykluł, ładnie go karmią. To jajko pewnie będzie się kłuło za parę dni, bo ono jest dobre. Nie mam za bardzo jak tego pokazać, ale z tego coś powinno się wykluć. Na górze skończyliśmy na ponurach słonecznych, nie mają nic. Tutaj są mnichy. U mnich mamy tutaj 5 młodych, tak. Młode są bardzo ładnie najedzone. Dostały jajko, one jeszcze mam jajko, to naprawdę te młode karmią wyśmienicie. Sprzątałem im w budce, ale no za bardzo nie widać. No tam są po prostu takie, to są odchody wszędzie, więc no nie wierzę, czy sprzątał, ale było sprzątane, to jest ważne, żeby gdzieś to taki, żeby nie miały jakichś bakterii. Jak są małe, ta para, jak widać, pełno tutaj popisane. Było 7 jajek, mam nadzieję, że będzie mnie słychać. 7 jajek było, ostatnie jajko obumarło, no nie było po prostu dogrzewane, bo już było 6 kisklaków, więc to jajko obumarło. Tu jest taka lekcja, że jak jest możliwość, to jajko po prostu ostatnie zabrać, podłożyć pod jakąś inną parę i tego młodego wtedy im podrzucić, albo dać pod inną właśnie parę, bo no szkoda, obumrą, bo one jak są już takie większe młode, to na nich nie siedzą za bardzo, one same się ogrzewają. I dlatego to jajko obumarło. Jeden młody padł, przychodzę tutaj któregoś dnia i widzę, że on taki jakiś leży i tak strasznie łapie powietrze, no więc go odłożyłem, dałem do odchowalnika, no ale nakarmiłem, ale to nic nie dało, musiały go gdzieś po prostu zgnieść i niestety młody padł. Tu są rudosterki turkusowe, dwa maluchy. Najedzone ładnie. Tak wyglądają. Rodzice są, tutaj jest jeden. Drugi na patyku. Widać go. Więc fajnie. Tutaj te mnichy coś szwankują. Zniosły to jedno jajko w budce. Jedno na ziemi i nic więcej. Dalej konury, to one nic nie mają. Lorysy tak samo nic nie mają. Tutaj mamy mnichy. A w sumie to jedną mnichę i 3 młode. Co się stało, to za bardzo już wyjaśniam. Wczoraj zachodzę się do woliery posprawiać właśnie budki i widzę, że tutaj na tych miskach siedzi jedna mnicha. Włożyłem tutaj palca tak przez siatkę, bo dziwne to było, że się tak, że się nie bała. Spadła na ziemię, troszkę, nie wiem, czy dostała jakoś paraliżu skrzydeł, ciężko mi stwierdzić. Odłożyłem ją do innego pomieszczenia, do innej klatki. Nie ma tam możliwości gdzieś na jakieś patyki wyłodzenia, już do siebie wróciła przez ten dzień. Jest już w miarę, zaczęła tam jeść już ziarno, bo karmiłem ją też ze szczykawki. No nie chciała za bardzo jeść, ale coś tam zawsze dostała. Ale co najdziwniejsze, w sumie to jest bardzo dobra informacja, bo myślałem, że no jedna nie będzie karmiła i gdzieś te młode chciałem przekładać, ale naprawdę karmi ładnie niż były we dwójkę, więc się cieszę, karmi ładnie, więc zostawiam i jak wróci do siebie, to jej odniosę partnera. Tutaj są rudosterki turkusowe. Jest jeden młody, najedzony troszkę. Następne jajka są, te jajka są ok, więc też się będą gdzieś kluły za parę dni. No następny młody powinien się kluć jutro. Tu są te mnichy, co pokazywałem, ten jeden młody i to jedno jajko. Tu raczej pusto u tych i właśnie raczej ta para też pójdzie na sprzedaż. One są fajne, takie czerwone, szczególnie ten pineapple.
jest czerwoniutki. Tu jest ta, co mi siedzi na podkładach. To są właśnie te, od tej mnichy. Nie wiem, one obumarły, więc raczej je, jajka je wyrzucę i pozwolę jej iść na lęgi tej parze. Bo ona miała dwa jajka i dwa jajka są zalęgone i są u innej pary, już pokażę u której. Tu jest pusto i tak samo ta para raczej też pójdzie na sprzedaż. Dalej, tu była para, rudosterek miały 6 jajek, wszystkie puste, ale młode ptaki, więc po prostu dam im czas. Tutaj właśnie są 3 jajka od tej pary i 2 podłożone od tej wcześniejszej, więc tak sobie to poprzekładałem. Tutaj się pojawiło właśnie jajko. Tak coś czułem, bo się strasznie mnie się szykowało na te lęgi. Zjadły całego tutaj patyka. Ta para mnich, ona u mnie miała morę w tamtym roku, więc muszę sobie zapisać. I to w sumie tyle. Nic więcej się nie dzieje. Fajnie, że trochę młodych pokluło i jest coraz mniej jajek, coraz więcej młodych, więc to najważniejsze. Na razie jakichś strat nie ma. Mam nadzieję, że z tą mnichą nie będzie jakichś większych problemów i że ona wróci do siebie. A ja już nie przedłużam. 5 minut to już na tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć.